Pluszaki, rozrabiaki. Apetyt na zdrowie. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w Pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po Pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego Pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry, na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy, lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w Pluszakowie. Z Tulkiem, Kolcem, Łatkiem, z Drabką i Pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Łatku, pośpiesz się. Nie każ nam na siebie tak długo czekać. Jak tak dalej pójdzie, to zamiast ślizgawki będzie kałuża. Ojej, on chyba nie czuje się najlepiej. Lepiej wejdźmy i sprawdźmy, co się stało. I wyleczmy go, zanim stopnieje śnieg. Biedny Łatek chyba się przeziębił. Brachu, nie wygłupiaj się. Przecież mówiłem, że nauczę cię jeździć. Boisz się? Ojej, temperatura jest podwyższona. To pewnie przez to, że nie nosiłeś czapki. Chodził bez czapki, to się doigrał. Coś mi się jednak zdaje, że nasz kolega coś przed nami ukrywa. Czyżby? Ojej. Och. Łatku, jak mogłeś zjeść tyle słodyczy? Przecież to bardzo niezdrowe. Niezdrowe? Trzeba umieć wybierać z pożywienia to, co służy zdrowiu. Oj, chyba musimy zrobić małą lekcję zdrowych zakupów. Chodźmy. Zdrabko, ale jakich zakupów? Przecież Łatek jest bardzo chory. Nie chciał Mahomet przyjść do góry, to góra przyjdzie do Mahometa. Urządzimy sklep tutaj. Tutaj! Każdy przyniesie wszelkiej maści artykuły spożywcze. Aha. No,
przydałby się jakiś wózek. Pysznie! No to w takim razie chodźmy i poszukajmy tego wózka. Witaj ponownie w Pluszakowie. Na takim przewodniku jak ja zawsze możesz polegać. Jesteś tym, co jesz. Święte słowa. Niektórzy tego nie rozumieją, więc trzeba im to wbić do głowy. Poszukajmy wózka. Magazyn. Kliknij na wózek, aby pobawić się w sklep. Gra sklep. Zebraliśmy ogromną ilość artykułów spożywczych, ale żeby przygotować sklep, musimy je jakoś posegregować. Na regale ze słodyczami umieść wszystkie produkty słodkie. Dobrze. Wszystkie słodycze mają już swoje miejsce w sklepie. Na górnej półce chłodziarki połóż nabiał, czyli wszystkie produkty mleczne, takie jak masła, śmietany, sery, twarogi i jogurty. Świetnie rozpoznajesz nabiał. Dobrze, że umieściłeś go w chłodziarce, bo te produkty szybko się psują. Na dolnej półce chłodziarki umieść jaja, produkty mięsne i ryby. Tak, produkty mięsne, ryby i jaja powinno się trzymać w chłodziarce, żeby były świeże. Do drewnianej skrzynki stojącej pod symbolem sałaty włóż wszystkie warzywa. Doskonale! Wszystkie warzywa znalazły się na swoim miejscu. Do drewnianej skrzynki stojącej pod symbolem gruszki włóż wszystkie owoce. Wspaniale! Umiesz rozpoznawać owoce. Dział owocowy już gotowy. Znajdźmy wszystkie produkty zbożowe. Chleby, bułki i rogale umieść na regale z pieczywem, a makarony, kaszę, ryż i płatki na regale z artykułami zbożowymi. Tak, brawo! Znalazłeś wszystkie produkty zbożowe i umieściłeś je na właściwych miejscach. No to mamy sklep jak nowy. Do zakupów kto gotowy? Ja! Ja też! Ładku, a nie boli cię już brzuch? Już mi chyba troszkę lepiej. Cudowne uzdrowienie na widok kolejnych ciasteczek. Całe szczęście, że umieściliśmy je wystarczająco wysoko, a każdy będzie miał listę zakupów. Wspaniale! Jestem ciekawy, czy znajdzie się na niej miodek. Mogę być konsumentem? A ja chciałabym być kasjerką. Mogę? Każdy będzie mógł być i klientem, i kasjerem kolejno. W takim razie musimy jeszcze przynieść kasę. Racja! Chodźmy po kasę! Weźmy kasę z Pluszakowa, żeby rozpocząć wreszcie zabawę w sklep. Kliknij na kasę. To zagramy wreszcie w sklep. Gra Zakupy na zdrowie. Czas na zdrowe zakupy. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie co leży. Wkładaj do koszyka poszczególne produkty z listy w takich ilościach, żeby kosztowały odpowiednią liczbę plusztonów. Jeśli uznasz, że włożyłeś do koszyka odpowiednią ilość produktu danej kategorii, kliknij na rączkę z podniesionym kciukiem na wózku. Włóż do koszyka tyle soków, by kosztowały 6 plusztonów. Zatwierdź zakup. W porządku. Włóż do koszyka tyle warzyw, by kosztowały razem 8 plusztonów. Zatwierdź zakup. W porządku.
włóż do koszyka tyle nabiału, by kosztował 9 plusztonów. Zatwierdź zakup. W porządku. Włóż do koszyka tyle bananów, by kosztowały 10 plusztonów. Zatwierdź zakup. Dobrze ci idzie. Włóż do koszyka tyle bułek lub rogalików, żeby kosztowały 7 plusztonów. Zatwierdź zakup. No widzisz? Genialnie! Włóż do koszyka tyle miodu, by kosztował 10 plusztonów. Zatwierdź zakup. Moje uznanie! Włóż do koszyka tyle makaronu, żeby kosztował 6 plusztonów. Zatwierdź zakup. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. W prezencie za mądrze dokonane zakupy otrzymuje pani nasze pismo z grą. Dziękuję. Ale fajna zabawa! Tak, ale szkoda, że mogłem kupić tylko jeden słoiczek miodu, bo ja mógłbym jeść całe życie tylko miód. To widać. Ważne jest jednak, żeby nie jeść jednostajnie i dostarczać organizmowi zróżnicowanych wartości odżywczych i witamin. Znam przepis na surówkę bogatą w witaminy, co daje zdrowie, urodę, młodość i siłę. Czytałam o niej w książce kucharskiej dziadka. W takim razie znajdźmy ją prędko, bo od dziś zamierzam zwiększać masę mięśniową i siłę. A ja nie chcę już więcej chorować. Tak, znajdźmy ją. Znajdźmy książkę kucharską dziadka, a będziemy wiecznie sprawni i szybcy. Kliknij na książkę, a będziesz miał apetyt na zdrowie. Gra Apetyt na zdrowie. Wyciągnij ze spiżarni dwie marchewki, jabłko, cytrynę i oliwę i przeciągnij je na deskę po prawej stronie ekranu. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Aby przekroić jabłko, kliknij na górze strzałki i trzymając wciśnięty lewy przycisk, przeciągnij myszką w dół. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Teraz przekrój cytrynę. Tak trzymaj. Aby zetrzeć dwie marchewki oraz połówki jabłka, kliknij na górze strzałki i trzymając wciśnięty lewy przycisk, przeciągaj myszką w dół. Moje uznanie. W porządku. Sok z cytryny wyciśniesz klikając na strzałkę i obracając ją w prawą stronę.
Dobrze ci idzie. Teraz oliwa. Kliknij na strzałkę i przeciągnij ją w lewą stronę, aby nalać dokładnie jedną łyżkę. Tak, trzymaj. Wszystkie składniki przygotowane. Teraz połączmy wszystko w całość. Kliknij na strzałkę i przeciągaj ją w lewą stronę, aby umieścić w misce kolejne składniki. Aha. Na koniec wszystko mieszamy, obracając strzałkę w prawą stronę. Miam, miam, pyszna surówka gotowa. Rzeczywiście, czuję się jakiś taki zdrowszy. Ja też i mam więcej energii. Skoro Łatek czuje się lepiej, to może wreszcie wybierzmy się na narty. O ile jeszcze będzie po czym zjeżdżać. Ojej, rzeczywiście, choroba zabrała mi mnóstwo czasu. Ojej, myślicie, że śnieg już stopniał? Szkoda czasu na chorobę i gdybanie. Lećmy sprawdzić. Tylko tym razem pamiętajcie, wszyscy czapki na głowy. Pusia ma rację. Trzeba się ciepło ubrać. Tylko gdzie ja podziałam swoją czapkę? Poszukajmy jej. Kliknij na czapkę. Nie można wychodzić z gołą głową na dwór w czasie zimy. Gra w zdrowym ciele zdrowy duch. Z górki na Mekocie pazurki. Jadąc torem snowboardowym, używaj klawiszy strzałek, by omijać przeszkody, a straconą po drodze energię uzupełniaj zebranymi sokami. Udało się na koci pazur. A wiadomo, czyja to zasługa, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Cześć, dziadku! Cześć, babciu! Jak zdrówko? Oj, szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Dziadku, jak ty pięknie rymujesz! To nie ja, to staropolski poeta Jan Kochanowski. A to ten pan wiedział, że ja zjadłem za dużo czekolady? Ten pan wiedział, że zdrowie docenia się dopiero wtedy, kiedy się już zachorowało? To ten pan sam musiał chyba tak jak ja cierpieć po zjedzeniu zbyt dużej ilości słodyczy.
Reklama. Pokoloruj plakat na ściany sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Cofnij stempel. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory, są zgromadzone w telewizorku. Możesz je przewijać, używając przycisków z czerwonymi strzałkami. Aby obejrzeć wybraną scenkę, kliknij na przycisk z zieloną strzałką. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Następna scena. Wyjście.
Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, w Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku razem z pluszakami przekonasz się, że prawdziwy przyjaciel to skarb. Dowiesz się też, jaką siłę ma przyjaźń, kiedy potrzebujesz pomocy. Nowy numer już od 25 lutego w kioskach.